Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Kołobrzegu na Fali, wójt gminy Ustronie Morskiej Jerzy Kołakowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Spotykamy się w kolejnym bardzo ważnym dniu dla Ustronia i całej gminy. Po bardzo ważnej i istotnej sesji Rady Gminy. Ustronie dołączyło do miast i gmin, które już mają stawki za wodę, już mają wybraną metodę naliczania opłat za odpady dla mieszkańców i na jakim poziomie będzie się to kształtowało u Pana w gminie. No tak, rzeczywiście to jest chyba jedna z ostatnich uchwał w województwie zachodniopomorskim, ponieważ wojewoda dał nam do końca marca, dzisiaj mamy 28 marca. Tak, dzisiaj rzeczywiście Rada przyjęła, nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Stawki są dosyć, myślę, dobre, nie krzywdzące dla mieszkańców. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 8 zł od zamieszkałych, niezamieszkałych, mamy jedną stawkę. I zasegregowane i niesegregowane 16 zł, od osoby oczywiście liczone. Tak to wygląda. Cały pakiet oczywiście tych uchwał towarzyszących musiało być, łącznie z regulaminem, który też dzisiaj został przyjęty. Będziemy chcieli teraz zabrać się mocno za edukacyjną stronę. To znaczy sporo osób nie wie, jak to segregować, w jaki sposób chcemy. W związku z tym wychodzimy naprzeciw też mieszkańcom i poprzez ulotki docierać do mieszkańców, poprzez internet, tam gdzie jest to możliwe, żeby ludzie wiedzieli po prostu, bo jest duża dezinformacja i chciałbym powiedzieć, żeby się też mieszkańcy naszej gminy nie martwili. Będziemy starali się robić to jak najszybciej, tak żeby zdążyć do tego 1 lipca. Kiedy nowe stawki wejdą w życie, czy przejął się Pan bardzo zaskarżeniem porozumienia gminnego do wojewody przez opozycję kołobrzeską? Mówimy o wodzie. No cóż, no, w większych miastach jest więcej polityki na sesjach, na radach. Wiadomo, że partie są polityczne, które choćby nie wiem co robić, to zawsze będą bić pianę. Choćby to nie miało żadnego znaczenia, i wprowadzać dezinformację dla mieszkańców Kołobrzegu. I tak też się stało poprzez te stwierdzenia, że miasto dopłaca do wody i do ścieków do gmin. Jest to bzdura, jest to nieprawda i myślę, że ja już nie patrzę z pozycji tutaj mieszkańca Ustronia, ale też i Kołobrzegu. No jak można powiedzieć, że woda kształtująca się w kwocie 7 zł i 3 groszy jeszcze wtedy było, a na terenie takiej gminy jak Ustronie Morskie, gdzie my mamy własne 3 ujęcia wody, gdzie nasza woda idzie do Podczela, gdzie my płaciliśmy po 14 zł za, czyli drugie tyle płaciliśmy dla wodociągów. No jak tu można mówić, kto tu do kogo dopłaca? A ja nie mówię o gminach już, które miały, te przymiarki były przecież do 50 zł, do 40 zł. No takie stawki były. Ja rozumiem. Rozumiem niektórych, ten podział wynikał z tych inwestycji, ale przecież na miłość boską tworzymy jedną spółkę. My jesteśmy współwłaścicielami tej spółki. Mamy spory kapitał zapasowy wszystkie gminy. Gdybyśmy my to włożyli w jeden gar, tak naprawdę miasto by nie miało 51%. I tego też nie zdają sobie sprawy. No ja po prostu no dziwię się tym ludziom, że handlują takimi sposobami, próbują polityczną jakąś rewolucję zrobić. To jest nie na miejscu moim zdaniem. Wróćmy jeszcze na moment do śmieci. Jaką metodę gmina przyjęła? Od osoby oczywiście i to jest myślę, że najbardziej sprawiedliwe. Ja chciałem powiedzieć pani redaktor, że odbyłem wiele spotkań, właściwie wszędzie byłem. Rozmawialiśmy na temat właśnie na temat ustalania tych stawek, w jaki sposób naliczać te opłaty i doszliśmy do jednego wniosku. I wszyscy w zasadzie, i mieszkańcy wsi, i miast, i co ma piernik do wiatraka, jak mówili na temat naliczania za wodę na przykład. Można by się też zgodzić, natomiast ta ustawa się, jak Państwo wiecie, zmieniła w trakcie i my też mieliśmy poważne obawy, no co dalej, w jaki sposób to naliczać. No i doszliśmy do takiego wniosku i konkluzji, chyba wszyscy radni, no myślę, że wszyscy, dlatego że zagłosowali, 15 radnych zagłosowało za, to świadczy chyba o tym, że jednak przekonali się, że jednak to naliczenie jest najbardziej sprawiedliwe dla mieszkańców i to też na nasz wniosek zostało to przegłosowane i Rada
uchwaliła, także myślę, że to będzie. No zobaczymy. Zresztą na koniec roku okaże się, jak zrobimy bilans, jak to wygląda. Jakieś ulgi Pan przewiduje? Tak, przewidujemy dla rodzin wielodzietnych 50% ulgi. Począwszy od piątej osoby w danym gospodarstwie. Dzisiejsza sesja Rady Gminy to nie tylko finansowe problemy, trudne, ale również te dotyczące kultury i sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury. Tak. Jak w Pana oczach wypada jego działalność? Jak Pan ją ocenia? Co Pan dzisiaj usłyszał? Gminny Ośrodek Kultury no naprawdę działa na bardzo wysokim profesjonalnym kształcie. Ja jestem z tych działań bardzo zadowolony, chociaż tam wiadomo przewijały się różne problemy personalne, ale to myślę, że to bardziej o to chodzi. Natomiast co do imprez kulturalnych, które się tam odbywały, to niewątpliwie jest to na jedno z najwyższych poziomie tutaj w naszym rejonie. Jak Pan ocenia swoją ostatnią wizytę w Warszawie? Czy Ustronie Morskie i w ogóle nasza okolica, ta część województwa, przestanie być pustynią komunikacyjną, czy raczej nie ma na to szans? No właśnie, o tej pustyni rozmawiałem i ja, i prezydent Kołobrzegu, i prezydent Koszalina. No, bo tak jest, taka jest rzeczywistość. Przecież wszyscy wiemy i widzimy w sezonie, jakie są korki. Na drodze choćby 11. No, kiedyś były tutaj, powiedzmy, od strony Bagicza aż do Kołobrzegu. Teraz, jeszcze niedawno, były już od Ustronia. Droga zakorkowana w kierunku Kołobrzegu. A dzisiaj jest już od Tymienia. Taki korek. To można sobie zdawać sprawę, to jest 20-kilometrowy prawie że korek do Kołobrzegu, gdzie ludzie jadą 10-15 na godzinę. I o tym też mówiliśmy na spotkaniu w Komisji Infrastruktury, w Sejmowej Komisji Infrastruktury. Też miałem okazję zabrać tam głos w imieniu wszystkich nadmorskich gmin tutaj z naszego terenu. Jako przedstawiciel tak przedstawiłem to, że jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ ta turystyka nam tu padnie, bo ze Śląska dojechać na polskie morze to jest ogromne obciążenie, to jest 12-13 godzin niekiedy jazdy naszą drogą S11. Jesteśmy w tym stowarzyszeniu, ja jestem też przedstawicielem i ponieważ jest rozdanie 70 miliardów euro na lata 2013-2020, tak, dobrze mówię. I no, część tych pieniążków, jeżeli nie zostanie skierowana tutaj na nasze obszary, a jest to kwota, mówiliśmy o kwocie około 20 miliardów euro, żeby zaspokoić tą drogę, tą bardzo ważną drogę północ-południe środka Polski. Tą drogę właśnie S11 przez Wielkopolskę, aż w kierunku Śląska. Ona się kończy w Bytomiu, tak naprawdę Tarnowskie Góry Bytom, ta nasza S11. A począwszy od Kołobrzegu, czyli tutaj od pięknego naszego Bałtyku, poprzez Ustronie Morskie oczywiście, ja też zawsze to podkreślam, ta miejscowość i te nasze tereny będą się rozwijały tylko wtedy, kiedy będziemy mieli normalną, jeszcze raz normalną możliwość komunikacji północ-południe, począwszy od Kołobrzegu, Koszalina i tu Ustronia. Ci, którzy już pokonają wszelkie przeciwności drogowe i inne i do Ustronia dotrą, w tym sezonie zobaczą jednak nieco inny obraz niż dotychczas. Jest molo, co prawda prywatne, no ale mimo wszystko dla każdego. Powstają nowe pawilony, nowe pasaże, nowe budynki, nowe miejsca mieszkalne. Jest Pan dumny z takich zmian? Ja myślę, że tak. Trzeba być dumny, dlatego że w swojej kampanii wyborczej nieraz mówiłem, że jestem za przedsiębiorcami i staram się zawsze, żeby tutaj Ustronie się rozwijało poprzez właśnie takie działania, takie rozwojowe całego Ustronia, więc tutaj nasza rola jest, żeby nie przeszkadzać i to zawsze mówiłem wszystkim, że przedsiębiorcy nie chcą pomocy, oni chcą, żeby im nie przeszkadzać po prostu. I tak też staram się tutaj robić, kreując Ustronię jako jedną z najładniejszych miejscowości. Mamy piękny klifowy brzeg. W tej chwili realizujemy zadania pod tytułem zejścia na plażę. Będzie 6 nowych zejść od Sianorząd tutaj. Mamy 2,5 miliona złotych na refulację brzegu morskiego, który do czerwca pan dyrektor Tomasz Bobin, dyrektor Urzędu Morskiego, obiecał, że będzie w tym roku zrealizowana do 20 czerwca.
Realizujemy jeszcze, chcemy zakończyć tą budowę Ostróg, jeszcze nam tylko 3 zostały, więc to też wtedy jeszcze 7 milionów, teraz nie wiem na ile do końca ta kwota jest wygenerowana, ale wiem, że zadanie zostanie zakończone w końcu. Więc to jest też plus, powstaje piękny hotel u nas, hotel Amber, nie Amber, tylko hotel Lambert. No i oczywiście ten bulwar na ulicy Kościuszki, no, kiedy on będzie zakończony, to jeszcze nie wiemy do końca, ale prawdopodobnie w przyszłym roku, się domyślam. No cóż, no i czekamy do lata, bo zimno jest, jesteśmy przed świętami wielkanocnymi, a tu śnieg. No nawet jeżeli nie plaża i nie morze, to jest jeszcze piękny basen w Haliosie. Tak, mamy piękny basen, rzeczywiście sporo odwiedzających osób. Nie wiem, czy mówiłem, ale od stycznia do października tamtego roku odwiedziło nas 71 tysięcy osób, więc to jest naprawdę ogrom. Też się nie spodziewałem. Mimo to basen zarabia na siebie dosyć dobrze i jest dobrze bym powiedział, prowadzony przez dyrektora. I naprawdę chwała za to. Ostatnio pojawiła się informacja, że udało się przejąć nieodpłatnie budynek po starym posterunku policji, którą teraz ma Pan tuż pod bokiem. A co w starym miejscu? Ten obiekt został przekazany już gminie, z czego się bardzo cieszę naprawdę, bo jest to w centrum Ustronia. No, budynek jest zdewastowany, stary, wiadomo, że policja nie remontowała go, ale w tej chwili jest zamieszkały przez pana, który tam przy okazji pełni rolę takiej osoby, która pilnuje, żeby tam nie zostało to zdewastowane. Chcemy przeprowadzić remont tego budynku na razie, ponieważ przez 5 najbliższych lat nie możemy go sprzedać. I zobaczymy, może to w zasadzie nawet nie będziemy go sprzedawać. Może zostawimy w własnych zasobach ten budynek. Jest sporo pomysłów, co można tam ewentualnie by zrobić. Mamy też plany co do właśnie basenu, bo tam jest taka część administracyjna, która ta prawa strona tego basenu, jak się wchodzi, część administracyjna, która uważam, no nie powinna tam być. Tam powinno to pełnić funkcję jakichś zabiegów, rehabilitacji i myślę, że to jeszcze podwyższyłoby tą atrakcyjność tego basenu i tak będę chciał, żeby tak było. I nie wiem, być może przymiarki zrobimy takie, że w tym pomieszczeniu po policji mamy tam jeszcze z tyłu garaże, więc na razie byśmy przenieśli może administrację Gosiru właśnie tam, a tutaj spróbowali to wydzierżawić jakimś przedsiębiorcom, którzy chcieliby urządzić coś takiego, a chyba, że mają jakieś lepsze jeszcze pomysły, bo w tej chwili tak mówię o rehabilitacji, ale to jest też myślę, że słuszne tutaj. Mamy sporo obiektów sanatoryjnych, które też nas pensjonariuszy właśnie też nas odwiedzają, nasze baseny, wykupują karnety takie tygodniowe i dłuższe. Także no fajnie. Wszystko się idzie w dobrym kierunku, myślę. No, Żałuję tylko, pani redaktor, jedna inwestycja się nie udała. Właściwie udała się w połowicznie, dlatego że w tym roku musieliśmy zrezygnować z budowy drogi w ulicy Polnej. Jest to inwestycja ponadgminna i polegająca na tym, że droga jest powiatowa. No i wyleciała z inwestycji. Myślę, że w przyszłym roku uda nam się zrealizować do końca, bo w połowie ona jest zrobiona, jest oświetlona. Jest ładna droga, no przydałoby się dokończyć tą inwestycję, ale no, nie wszystko zawsze wychodzi. Wiemy, w własnych domowych budżetach też czasami tak jest. No i musimy naszą rozmowę zakończyć nad morzem, a konkretnie na plaży, bo na tą największą atrakcję, mimo wszystko turystyczną, wciąż nie macie podpisanej umowy dzierżawy z powiatem kołobrzeskim. Tak, trochę się tam pozmieniało. No, uważam, że to jest niepoważne, żebyśmy my musieli płacić za to, że bierzemy pod swoją opiekę plażę, gdzie musimy ją sprzątać, gdzie musimy zadbać o ratowników, którzy bronią bezpieczeństwa, chronią pływających tam turystów. No nie wiem, jak to się skończy. W każdym razie ja jestem pełen niezadowolenia z takiego przebiegu i wiem, że prezydent Kołobrzegu tak samo i tak samo jest wójt Kowalski w gminie Kołobrzeg. Mówię o tych gminach, które mają dostęp do plaż. No. Planujecie Państwo jeszcze rozmowy? Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest skala prawie 500 000 zł, gdzie my musimy co roku wyłożyć na ochronę
turystów, chociażby poprzez ratowników, sprzątanie. Przecież codziennie ta plaża dwa razy dziennie jest sprzątana, i rano, i po południu. To jest taka zasada. No, rano mówię o 4 godzinie, a po południu to już w takich godzinach popołudniowych, gdzie tam już zaczyna się, przecież by nas zasypali śmieciami. No nie wiem, jak to się skończy. Może pan starosta sam będzie zarządzał plażami, sam będzie je w takim razie sprzątał i sam będzie je utrzymywał. Jeżeli tak, to proszę bardzo, nawet się z tego ucieszę, bo jeżeli nie będziemy mieli prawa dostępu do plaży, to też nie będziemy mieli prawa dostępu do tego, żeby ratownicy postawili swoje na przykład budki, w których patrolują kąpiących się. Więc ja nie wiem, jak sobie pan starosta wyobraża tutaj tego typu funkcjonowanie. Ja jestem niezadowolony z tego pomysłu, powiem szczerze. A chodzi o to, żebyśmy płacili za te plaże, to tylko tyle powiem, tak? Ta opłata teoretycznie jest symboliczna, to naprawdę. Ona nie jest symboliczna, bo to jest dzisiaj 100 zł, a jutro będzie 500 zł za rok na przykład. Ja nie wiem, taki pomysł będzie i cały czas będziemy podsiadać. No ja, jeżeli my w okresie sezonu zaczynamy dbać o to, zaczynamy sprzątać i pilnować bezpieczeństwa na plaży, i jeszcze nas się każe za tym, żeby... Niech to będzie nawet symboliczna opłata. Ja uważam, że ona nie powinna być miejsca w ogóle. Żadna opłata nie wchodzi w rachubę. Ja jestem za tym, żeby skomunalizować plażę i w ogóle całe te pasy. I to było najlepsze wyjście. Gmina jest właścicielem na własnym terenie i my wiemy, co tu potrzeba ludziom. A dzisiaj musimy za każdym razem prosić o zgodę, pytać, pisać. Przecież jedna pełna biurokracja. W ogóle nie da się tak funkcjonować. Przecież to absorbuje naszą pracę i naszych pracowników. To za każdym razem trzeba się pytać, czy ktoś pozwoli, czy nie pozwoli. No, no tego nie powinno być miejsca. A samych dzierżaw, to już powiem, 500 000 wydajemy, a z dzierżaw mamy około 98 000 zł. No to jaka to jest logika w tym wszystkim? No i tak to wygląda. No, ja myślę, że tutaj będziemy próbowali się spotkać z panem wojewodą i jeszcze, nie wiem, porozmawiać, jak to zrobić, bo jeżeli tak będzie, to będzie naprawdę patowa sytuacja. Nie podpisze pan takiej umowy? No ja nie podpiszę takiej umowy, bo ona jest krzywdząca, uważam. I jeżeli ktoś myśli, że podstawi mnie pod ścianą, to ja będę ludziom tłumaczył po prostu, że nie, bo ja zrezygnuję z tych pieniążków, ale zrobię na przykład już nie 9 czy 8 punktów dla ratowników, tylko zrobię 2. Jedno w Siądorzętach, jedno w Ustroniu. Reszta będzie po prostu nieszczerzona plaża i będzie brudna, bo ja nie będę miał prawa nawet dostępu, żeby to sprzątać. Bo na jakiej zasadzie? Więc tak to będzie wyglądało. Wszystko spłynie na Skarb Państwa i na pana starostę, który będzie tym musiał zarządzać. Nie ma innego wyjścia. Albo Urząd Morski będzie to sprzątał. Miejmy nadzieję, że takiego widoku na plażach mimo wszystko nie zostaniemy. Wolałbym, żeby nie było. Ja myślę, że na tym etapie trzeba by się dogadać, a jest to niepoważne, jeżeli chodzi o traktowanie gmin w takim zakresie. Ja jestem przeciwny temu. Czyli tym razem naszą rozmowę kończymy niezbyt optymistycznie, chociaż mimo wszystko z nadzieją. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak powinno być, czyli z wielkim zrozumieniem i jednak z odstąpieniem karania gminy za to, że sprząta, za to, że robi w imieniu Skarbu Państwa. Tak bym to ujął. Dziękuję panu bardzo. Moim państwa gościem był wójt Jerzy Kołakowski w Stronie Morskiej. Dziękuję.